cała negatywna energia zostanie przetransformowana. Niech wszystkie złe intencje, wszystko, co nam nie służy, wszystko, co przeciwko nam i nie wspiera naszego rozwoju, zostanie przetransformowane w pozytywną, twórczą, sprzyjającą i pełną miłości energię. Amen. Hej kochani, witam was wszystkich serdecznie ponownie na naszym kanale Anielskie Przesłania, z tej strony Dora. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, witam cię serdecznie, zasubskrybuj koniecznie, żeby nas nie zgubić. Jeśli powracasz, witam cię ponownie, mam nadzieję, że masz się przecudownie. Dziękuję kochani za każdy like, komentarz, subskrypcję, udostępnienia oraz za wasze super podziękowania. Dziękuję kochani za waszą miłość i wsparcie. A więc dzisiejsze przesłanie będzie dla moich cudownych lwiątek. Lwy w słońcu, w księżycu, ascendent, w węźle księżycowym. Może to również rezonować z osobami, które są gdzieś tutaj w jakiejś sytuacji lub relacji z lwem. Także zobaczymy, kochani, co dzisiaj dla was. Dla niektórych z was odczuwam tutaj już od samego początku silną energię związaną ze snami, dlatego mnie bardzo mocno przyciągnęło do tarota snów. Zobaczymy, co dzisiaj tutaj dla was dostaniemy. A więc, drodzy aniołowie, przewodnicy duchowi, przodkowie, najwyższe istoty miłości i światła, proszę pomóżcie mi dziś w tym przekazie. Jakie najważniejsze wskazówki, porady, wiadomości i informacje macie do przekazania dla naszych lwiątek? A więc zobaczmy sobie twoją energię. Zrobimy sobie krzyż celtycki, dwójka buław. No kochani, czyli stoicie przed jakimś wyborem, przed jakąś ważną decyzją, co stoi ci na drodze? Energia matki, narcyza, energia narcyza, tak? Widzimy tutaj narcyza, może to mówić o silnym ego, koziorożec, strzelec, wodnik, takie znaki tutaj na ten moment mi się pokazują. Energia być może barana. Dobrze, rozłóżmy sobie najpierw, a później zajrzymy głębiej. Nieuświadomiona przyczyna. Szóstka buław, czyli zwycięstwo. Wasza energia, kochani. Strach przed zwycięstwem, strach przed porażką, jakaś wygrana, jakieś sukcesy być może. Niedaleka przeszłość. Co się wydarzyło? Wow, kochani. Cóż to za wysyp informacji? Bardzo jakaś taka nieświadoma energia. Dla niektórych z was może tutaj być mowa o jakiejś sytuacji na przestrzeni domu, rodziny, gdzie pewne rzeczy wyszły na jaw. Jakaś ważna świadomość, tak jakby ktoś rzucił podświadomość na pewne rzeczy. Jakaś narcystyczna energia być może, jakaś osoba, która zaburzyła wiele spraw. Dla niektórych z was może być tutaj mowa o tym, że była użyta jakaś magia, że były użyte jakieś obrzędy. Osoba, która jest bardzo, mogłabym powiedzieć, nieświadoma, taka naiwna energia, która... Może to być ktoś, kto jest ateistą. Widzę, że tak jakby to jest ktoś, kto, nie wiem, nie wierzy w wyższe prawa, w to, co faktycznie może kogoś spotkać za to, co zrobi. Tak jakby ktoś wam przeszkadzał w zrobieniu pewnych rzeczy, świadomie ta osoba to robi, poprzez jakąś czarną magię, poprzez robienie pewnych rzeczy. To jest poprzez silne ego. Wasza energia, królowa buław na odwrocie. Zobaczmy sobie w takim razie skutek zmian, które mogą nastąpić. Czyli zakończenie jakiegoś ciężaru, odpuszczenie odpowiedzialności za pewne rzeczy. Dla niektórych z was może to mówić o uczestniczeniu w jakichś, nie wiem, zabawach, w jakichś
Tak jakby coś było dla Was zbyt dużym ciężarem, przez to, że musicie być odpowiedzialni za pewne rzeczy. Może to być energia lidera, kogoś, kto wziął na siebie zbyt wiele rzeczy, kogoś, kto jest odpowiedzialny za wiele rzeczy. Ktoś, kto być może nadal, pomimo tego, że jest tutaj tyle ciężaru, że jest, już jest tak trudno, to ktoś nadal dobiera sobie kolejne i kolejne rzeczy na barki. Tak jakby nie liczył się ktoś z własnym czasem, z własną energią, ale robi tutaj pewne rzeczy, aby zadowolić innych, aby... Tak jakby ktoś chciał najpierw uszczęśliwić i zadowolić innych, zanim zadba o siebie. Dobrze, co jest w takim razie w energii przyszłości? To stoi Wam na drodze w jakiś sposób. Może to być, jak, zaraz sobie to przejdziemy głębiej do tego, kto to jest. Przyszłość, jak się tu zarysowuje w takim razie. Wiara, kochani. Sąd ostateczny. Wiara, równowaga. To jest, kochani, wszystko zorganizowane przez wszechświat. Przez Boga. Ta sytuacja nie miała możliwości się nie wydarzyć. Tutaj biorą tak jakby w tym udział siły wyższe, to jest sąd. I tak jakby każdy zostanie sprawiedliwie potraktowany w tej sytuacji. No, mamy tutaj zaraz za tym świat. Mówi to o zakończeniu jakiegoś cyklu, który trwał bardzo długo. Niektórzy z Was, tak jakby mam wrażenie, że już nie mają siły, są znudzeni tutaj pewnymi rzeczami. Dla niektórych może się pojawić tutaj... Mogą się pojawić jakieś, jakaś złość. Tak jakby się w kimś gotowała energia, szukając drogi wyjścia. Ktoś odczuwa, że musi wydostać się z tej sytuacji za wszelką cenę. Możliwe, że jest tutaj jakaś sytuacja z kimś, kto jest o znaku zodiaku barana. Energia Marsa, dużo złości. Tak jakby ktoś czekał, aż ktoś dojrzeje, aż ktoś... Tak jakby ktoś czekał, aż ktoś dojrzeje. Takie coś słyszę, tak? Takie coś tutaj też dostrzegam. Jakby ktoś był niedojrzały i ktoś czeka, kiedy ta osoba w końcu coś zmieni, tak? Kiedy w końcu coś się zmieni w tej sytuacji. Dobrze, jaka jest w takim razie Twoja siła, Twoja moc? No, kochani. Wow, także macie ogromną moc manifestacji. To, o czym myślicie, to do siebie przyciągacie. Darkness into darkness, the key to all mystery. Czyli tak jakby w ciemności, w Waszym cieniu, w tych cieniach, nad którymi należy się pokłonić, znajdziecie odpowiedź do wszystkiego. Macie odpowiedź w sobie, kochani. Macie ogromną intuicję, ogromne zrozumienie. Potraficie pogodzić ze sobą wszelkie przeciwieństwa. Bardzo możliwe, że w ostatnim czasie wycofaliście się z życia codziennego. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że nauczyliście się tutaj bardzo ważnych lekcji. Twoja wewnętrzna całość objawia Ci się poprzez właśnie Twoją intuicję, poprzez sny, tak? Nie bez powodu mamy tarota snów. Poprzez przesłania, w świadomości, które masz, pewne wizje, może używasz jakichś środków do tego dodatkowych, aby połączyć się z wiedzą. Dla niektórych jest tutaj jakaś moc jasnowidzenia, pewne narzędzia do tego, aby coś tutaj zrobić. Widzę pentagram. Dla niektórych z Was jest tutaj praca ze snami. W snach otrzymujecie ważne podpowiedzi. Poprzez swoją intuicję jesteś w stanie znaleźć rozwiązanie na całość, zrozumienie też na tą całość. Tak jakby jesteś w stanie przekroczyć wszelkie granice pomiędzy świadomością i podświadomością. Masz w sobie umiejętność stworzenia, zamanifestowania wszystkiego, o czym myślisz i o czym marzysz. As kielichów, czyli tak jakby spełnienie swoich marzeń. Ważne jest, żeby być rozważnym w tej sytuacji, tak? Żeby, nie wiem, gdzieś pochopnie nie podejmować pewnych decyzji, nie wiem, coś Was zainspiruje, powiecie, to jest fajne, kolorowe, świeci się, ja chcę. Także tutaj tak jakby właśnie zawsze używać swojej intuicji, pozwolić, aby poczuć swoje ciało, jak moje ciało reaguje na to, na tamto. Energia skorpiona i wagi.
W takim razie zobaczmy sobie zewnętrzne wpływy i energię. Zewnętrzne wpływy i energię. Co ma wpływ na Was? No mówię, tu jest właśnie taka... dokładnie. Po raz kolejny pokazuje mi się taka niedojrzała osoba. Ktoś, kto prawdopodobnie jest bardzo niedojrzały i knuje za Waszymi plecami, chce wiedzieć o tym, dokąd dążycie, co może zrobić, aby w jakiś sposób wpłynąć na Wasze plany i marzenia. Jest to prawdopodobnie również poczucie, że robicie tak dużo, a nie jesteście odpowiednio wynagradzani za pewne rzeczy. Macie poczucie, że tak wiele już przeszliście i że to jest niesprawiedliwe, że tkwicie w takim miejscu. Tak jakby nie było tutaj sprawiedliwości i równowagi. Jest to silnie połączone również z Waszymi emocjami i z domem. Bardzo możliwe, że czujecie się niestabilnie w aktualnej sytuacji, nie wiecie do końca, co macie zrobić. Czujecie, że musicie podjąć ważną decyzję, ale jest to dla Was bardzo bolesne. Mam wrażenie, że tutaj tak jakby walczycie sami ze sobą, bo macie pewne marzenia, ale nie chcecie też zranić kogoś poprzez to, że pójdziecie w swoją stronę, tak? Mogą tutaj być pewne rzeczy również związane mocno z Waszą pracą. Być może hamujecie się, nie robicie pewnych rzeczy, które pragniecie zrobić, ale pewne rzeczy Was tutaj tak jakby blokują lub jakieś osoby z zewnątrz mogą Was jeszcze blokować przed tym. Bo tak jakby to wpływa, ma to pewien konflikt na spełnienie Waszych marzeń. Dla niektórych jest to bycie mamą, dla niektórych z Was jest to sytuacja z Waszą mamą, z teściową, z babcią, z jakąś, nie wiem, z żoną, z kobietą jakąś. Jakaś kobieta tak jakby w pewien sposób ma wpływ na to, że nie możecie ruszyć z miejsca lub nie możecie zrobić czegoś. Tak jakbyście w pewnym sensie byli gotowi już na zrobienie pewnych rzeczy, ale tak jakby są pewne rzeczy zewnętrzne, które powstrzymują Was przed spełnieniem tych Waszych marzeń, tak? Jakbyście czekali na to, aż coś się w końcu wydarzy, aż ktoś dojrzeje do czegoś, aż coś się zmieni, aż... Tak to widzę, kochani. A więc nadzieje i obawy, zobaczmy. Zobaczmy najpierw Wasze obawy. Zacznijmy od tego gorszego, obawy. Także tutaj widać, że no nie do końca bezpiecznie się czujecie w jakiejś sytuacji. Może tak, i to jest Wasza energia, kochani. Dla niektórych z Was jest tutaj strach przed wyjściem ze strefy komfortu, być może przed powiedzeniem pewnych rzeczy. Jest w Was lęk, że nie powstrzymacie się, kiedy spotkacie się z kimś, kto jest niedojrzały ponownie. Boicie się, że nie będziecie w stanie zapanować nad sobą. Staracie się okiełznać tego tygrysa w sobie, tak? Staracie się okiełznać tą niebezpieczną bestię, którą wiemy doskonale, że każdy lew w sobie ma. Lwy potrafią być cudownymi, potulnymi, kochanymi koteczkami, zabawnymi, słodkimi i tak dalej, przytulaczkami, ale potrafią być też cholernie niebezpieczną bestią, która ma pazurska, zębiska i nie boi się tego użyć, kiedy czuje się zagrożony lub zagrożona. Także dla niektórych z Was mam wrażenie, że jest tutaj w Was pewien lęk, strach, tak jakby na ten moment staracie się po prostu bronić przed pewnymi rzeczami, staracie się odpierać pewien atak, słuchacie swojej intuicji, tak jakby tutaj widzą czakrę trzeciego oka, bardzo możliwe, że tak jak mówię, jest to silnie powiązane z pewnymi wizjami. Wy wiecie pewne rzeczy, czujecie pewne rzeczy, Wasza intuicja Wam podpowiada bardzo wiele i widzę, że tak jakby pracujecie, kochani, z tym. W przyszłości również zobaczyliście, że to pomogło Wam wybrnąć z wielu sytuacji. Że to, że słuchaliście tego wewnętrznego głosu, pomogło Wam wybrnąć z wielu bolesnych sytuacji. Być może do tej pory się leczycie z pewnych rzeczy, ale dzięki temu, że mieliście tę świadomość, wiedzieliście, jak zadziałać w jakiej sytuacji. Wiedzieliście, w którym momencie może użyć tej swojej wewnętrznej bestii, kiedy zareagować tak, jak należy i użyć głosu, pomimo tego, że może być on bardzo niewygodny i bardzo nieprzyjemny i bardzo konfrontujący. To wiecie, że zdrowe granice wymagają momentami takiego zachowania. Jest tutaj w Was lęk. Wiecie być może, że powiedzieliście wielokrotnie już zbyt wiele, że czasami nie potrafiliście się pohamować, nie potrafiliście być może utemperować troszeczkę tej bestii. Także to może również być pewnym lękiem w Was. Wasze nadzieje. Jakie są tutaj Wasze nadzieje? To jeszcze... Twójka kielichów, czyli prawdopodobnie... kochani, nadzieje i lęki, tak? Niejednokrotnie już zostaliście zranieni. Trójka mieczy na odwrocie. Także mówię, Wy pewne rzeczy, pomimo tego, że macie nadzieję, to Wy pewne rzeczy tak jakby manifestujecie poprzez lęk, kochani. Kiedy staracie się pewne rzeczy afirmować, manifestować, wychodzicie z lęku, z tego, czego już nie chcecie, to, co się skończyło i czego się boicie i nie chcecie zamanifestować do swojego życia. I jest to silnie związane, bardzo możliwe, że z ciążą, z matką,
z rodziną, z ważną dla Was relacją, ktoś, kto jest niedojrzały, ktoś, kto ma przed sobą jeszcze wiele lekcji życiowych, ale mam wrażenie, że ta osoba musi tych lekcji nauczyć się w inny sposób, nie poprzez Was. Dla Was tutaj jest też ustalenie pewnych zdrowych granic, aby zadbać o siebie, aby skoncentrować się na tym, czego Wy pragniecie. Nie możecie całego życia poświęcać komuś innemu. A mam wrażenie, że w jakiś sposób czujecie się bardzo mocno odpowiedzialni za pewne rzeczy. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy w stanie pogodzić wszystko. Czasami to jest tylko kwestia przywiązania, czasami to jest kwestia tego, że boimy się odpuścić pewnych rzeczy, boimy się, że stracimy coś. Jedyna pewna w życiu to zmiana, kochani. Pamiętajcie o tym, że czasu nie zatrzymacie. Czas mija bez względu na to, czy Ty jesteś gotów na to, czy Ty nie jesteś na to gotów. Czas przemija. Jest tutaj coś, co jest dla Was bolesne. Coś, co jest związane z energią matki, albo ciąży, albo dziecka, płodności. Jest to toksyczne, bardzo złe, negatywne, toksyczne myśli. Tak jakby ktoś żył w bólu, w strachu, w złości do jakiejś matczynej energii, przez to, że ktoś się czuje niezaopiekowany, ktoś się czuje porzucony. Energia byka. Ktoś zdradził, kochani, na przestrzeni rodziny ktoś zdradził po to, aby osiągnąć swoje plany i marzenia. Ktoś się kierował przede wszystkim tym, aby się bawić. Mam wrażenie, że bardzo mocno poświęcacie się dla kogoś, kto gdyby miał inną opcję, nie zrobiłby tego dla Was. Prawdopodobnie niejednokrotnie w życiu jakaś osoba Wam pokazała, że jeżeli były inne osoby, sytuacje i tak dalej, to ta osoba wybierała kogoś innego niż Was. W tej chwili prawdopodobnie Wy się blokujecie, bo wybieracie tą osobę. A macie wiele możliwości. Dla niektórych z Was widzę tutaj zmianę miejsca zamieszkania. Tak jakby czas zacząć coś planować po cichu. Nie muszą wszyscy o tym wiedzieć. Kiedy będziecie gotowi, wtedy o tym powiecie, ale musicie się odważyć, aby zrobić pewne rzeczy. Może to mówić o zmianach, o ważnych dla Was zmianach, o niezbędnych zmianach, które mają ogromny wpływ na Wasze emocje, na to, gdzie jesteście, aby wydostać się spod trzasku. Może to mówić o przemieszczaniu się, o przeprowadzce gdzieś daleko. Z dala od domu słyszę. Wy czujecie się przeciążeni pewnymi rzeczami. Nie macie siły ani ochoty już tego dźwigać. Jesteście gotowi na te zmiany i mam wrażenie, że Wszechświat Wam sprzyja w tym. As mieczy, as buław, ósemka buław. Tak jakby dostajecie narzędzia od Wszechświata, aby zmienić coś, aby ruszyć z miejsca. Możliwe, że pojawi się jakaś ważna prawda i to spowoduje ten ruch, tak? Co tu się ukrywa przed Wami? No mówię, jakaś taka, tak jakby mi się pokazuje, jakaś kolejna osoba, bo to nie jest ta sama, co była, jakaś inna osoba, która również jest bardzo niedojrzała, ktoś, kto prawdopodobnie w przeszłości już Was zranił, ktoś, na kogo w tej chwili już patrzycie, no mogłabym powiedzieć trochę z góry, macie troszeczkę to gdzieś, co ta osoba zrobi, powie i tak dalej. Tak jakby tą osobą się nie przejmujecie, ale jest jeszcze ktoś blisko Was, kim się przejmujecie. Mam energię strzelca, ryby, raka, byka, wagi oraz panny. Także tutaj tak jakbyście wyczekiwali na pewne rzeczy. Dla niektórych z Was ten czas jest niezbędny do tego, aby się uleczyć. Zobaczmy rezultat końcowy. Kochani. Także no tutaj ponownie mam sytuację związaną ze snami. Ostatnie czytanie dla kolektywu może z Wami silnie rezonować. Tam też miałam energię snów. Tak jakby w snach ktoś dostawał swoje podpowiedzi. Nie bez powodu mnie tutaj, kochani, dla Was dzisiaj zaprowadziło w te sny. Coś będzie symbolicznego dla Was związanego ze snami. Śnicie o pewnych rzeczach, dostajecie ważne wskazówki i podpowiedzi podczas tych snów. Jeżeli nie wiecie, co znaczą te sny, skonsultujcie się z kimś, kto będzie w stanie Wam powiedzieć, wytłumaczyć, o czym te sny mogą świadczyć. Możecie też podzielić się, kochani, tutaj w komentarzach. Ja bardzo często też odpowiadam na Wasze pytania związane ze snami, jestem w stanie po części gdzieś tam przetłumaczyć, o czym to może mówić. Także jeśli będę miała czas i możliwość, to postaram się Wam pomóc. Starajcie się znaleźć odpowiedzi na te sny, kochani. Jest tutaj coś podczas nocy. I to jest bardzo ważne, kochani. To jest bardzo ważne.
Bardzo możliwe, że śni wam się jakaś fałszywa osoba, ktoś, na kogo musicie uważać. Dostajecie ważne wskazówki od swoich przewodników duchowych. Oni są przy was. Bardzo możliwe, że macie kogoś po drugiej stronie spod znaku panny lub bliźniąt. Tak, panna lub bliźnięta. Ktoś, kto pomaga wam w jakiś sposób wybrnąć z jakiejś sytuacji. Także musicie mocno też wierzyć w to, że jesteście wspierani. Wasza wiara was wybawi, kochani. To, co robicie, czy jesteście zgodni z swoją duszą, kiedy podejmujecie decyzje, kiedy podejmujecie działania. Jeżeli jest cokolwiek, co sprawia, że czujecie się za coś winni, tutaj trzeba może podjąć pewne kroki, coś uleczyć, coś naprawić, coś, co sprawia wam ból i cierpienie. Niektórzy z was naprawdę są już gotowi ruszyć z miejsca. Szóstka mieczy mówi o zmianach, o ważnych zmianach. Musicie coś porzucić, musicie coś pozostawić, żeby móc, nie wiem, żyć spokojnie. Końcowy wynik. O czym nam to mówi? Ponownie mam energię strzelca, barana, wagi. Tak, mówię, tutaj jest jakaś osoba, która jest niedojrzała, osoba, która w jakiś sposób z wami rywalizuje, osoba, która uważa siebie za pewnego rodzaju konkurencję w związku z wami, osoba, która chce z wami walczyć i rywalizować. Ktoś, kto widzi w was wroga, ktoś, kto widzi w was pewne wyzwania, ktoś, kto patrząc na was, czuje się w potrzasku. Może to się odbywać na przestrzeni rodziny lub bliskich przyjaźni, drzewo życia. Może to mówić o jakichś relacjach, karmicznych relacjach nawet. Bardzo możliwe, że jest to ktoś, kto z kim już spędziliście kiedyś życie, w poprzednim życiu. Tak jakby coś już was łączyło i ta osoba tak jakby wróciła tutaj ponownie. Jest tutaj zmiana perspektywy, kochani, bo tu jest coś odnośnie rodziny, tak jakbyście się od czegoś uwalniali, jakbyście rozumieli tutaj pewne rzeczy. Pokazuje mi się tutaj jakiś taki ktoś, kto ma materialistyczne podejście do życia, sugar daddy, sugar mommy, ktoś, kto lubi fajne auta, słyszę blachara, albo gościu, który patrzy przede wszystkim tylko na to, jak może wykorzystać tutaj pewne rzeczy. Ktoś, kto nadużywa alkoholu. Ktoś, kto bardzo nadużywa alkoholu, nie liczy się z tym, co pozostawia za sobą, wyrządza krzywdę, wyrządza straty i nie ogląda się za siebie, nie widzi w sobie winy, tak? Bo ta osoba kieruje się ego, przede wszystkim ego kieruje tą osobą i pieniądze, tak? Ta osoba się kieruje przede wszystkim, co może z tego mieć dla siebie, co może z tego zagarnąć, w jaki sposób może sobie poradzić, co może zrzucić na kogoś innego. I tutaj tak jakby do kogoś dociera pewna, mówię, świadomość, zrozumienie na to, kim ja się otaczam. Ja, to nie jest mi potrzebne. Mogą się pojawić jakieś ważne wiadomości. Strzelec. Coś, co może uwolnić was od jakiegoś zblokowania, kochani. Coś, co pozwoli wam w końcu wrócić do harmonii i równowagi. Bardzo możliwe, że podczas snów, bo mi się tak to pokazuje tutaj też, ważne wiadomości, mi się to pokazuje, jakbyście podczas snów dostawali jakieś ważne wiadomości. Przywiązujcie uwagę do swoich snów, kochani. Podczas nocy ważne wskazówki otrzymujecie. Bardzo możliwe, że macie jakieś koszmary senne. Prześladuje was jakiś sen, w kółko wciąż do was wraca, dlatego że nie zostaje, nie wiem, zauważony, że nie zostaje przetłumaczony, że nie zostaje wdrążony do życia, coś zostaje tak jakby niezaakceptowane. Niektórzy z was boją się już kłaść spać, bo prześladują was jakieś sny. Trzeba się tym zająć, kochani. Dobrze, zobaczmy sobie dalej, co tutaj nam się jeszcze pokaże. Zobaczmy, kochani, tutaj, co jeszcze dla was otrzymamy. Jeśli masz hejterów, to znaczy, że robisz coś dobrze, a więc nie przestawaj. Następnie mamy grudzień, także ktoś może być urodzony w grudniu, może być tutaj jakaś sytuacja z rakiem. Co jeszcze? Listopad.
oraz maj. No kochani, także te miesiące w jakiś sposób mogą być dla Was bardzo symboliczne. Ktoś może być urodzony 5, 11 lub 12 dnia miesiąca. Ktoś mógł się tutaj bawić w pewne rzeczy. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że ktoś tutaj używał czarnej magii, laleczek wudu, klątwy. Ktoś chciał kogoś przekonać. Tak mi się to też pokazywało w sumie w poprzednim tutaj, jak tarota kładłam. Były tam takie energie. Kiedy karma zawita, wtedy cichną śmiechy. Także powraca nam, kochani, ta energia. Fałszywe przeprosiny. Ukryte zamiary. Także uważaj. Byk. Także bardzo możliwe, że jest tutaj jakaś sytuacja ze znakiem zodiaku byka. Ktoś, kto prawdopodobnie na Twoim życiu odprawiał czarną magię, wudu lub klątwy, lub ta sytuacja dotyczy raka lub byka. I tutaj jeszcze poprosimy o dwie karty. Tutaj mamy, co my tu mamy? Ryby. Oraz, co mamy na odwrocie? Wszechświat czuwa. Jesteś pod ochroną. Droga czysta. Okej, bosko. Tak, i widzę takie światło, taką światłość. Pamiętaj o tym, że wszyscy idioci czują się bezpiecznie. Właściwie to tylko idioci czują się bezpiecznie. Także tak, pewnym osobom się wydaje, że nic im nie grozi. Bardzo możliwe, że pewne osoby robiły tutaj jakieś głupie rzeczy. Zachowały się nie tak, jak należy. Ktoś się bawił w czarną magię, w złożyczenie, w jakieś wudu i tak dalej. Ale pamiętajcie o tym, że tak, tutaj siła wyższa jakaś czuwa nad Wami i jesteście w jakiś sposób zaopiekowani. Zobaczmy, kochani, o czym to jeszcze chcę powiedzieć. Jeśli masz hejterów, to znaczy, że robisz coś dobrze, także nie przestawaj. 28, może ktoś ma 28 lat, może ktoś jest urodzony 28 dnia miesiąca. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że ktoś tutaj miał wobec Was ogromne oczekiwania, że ktoś wymagał od Was pewnych rzeczy, ale Wy w jakiś sposób, nie wiem, gdzieś tutaj się skoncentrowaliście na sobie, na tym, co jest dla Was ważne. Dlatego być może macie hejterów, tak? Bo są pewne osoby, które oczekiwały od Was pewnych rzeczy. Bardzo możliwe, że trzymacie coś tutaj dla siebie, że nie mówicie o pewnych rzeczach. Ktoś jest na Was zły, ktoś nie może zdzierżyć tego. Grudzień. O czym nam to mówi? Grudzień też jest... O, mamy tutaj barana i dziewiąty dom, tak? Czyli mówi to o Waszym wizerunku publicznym może. Firma, kariera, odpowiedzialność. Może to mówić też o figurze ojca. Bliźnięta, baran. Tak jakby jest tutaj dla Was takie... Nie wiem, o co tutaj chodzi dokładnie, ale mam wrażenie, jakby tutaj było dla Was takie... zapytanie i nawołanie, aby się skoncentrować na tym, z czego chcesz pozostać znany, czy znana. Co chcesz po sobie pozostawić? Mam wrażenie, że macie tutaj ogromne możliwości na pewne rzeczy, ale musicie skoncentrować się na konkretnym celu, wprowadzić ważne zmiany. Rak. O czym nam mówi energia raka? Także tutaj jest potrzeba odzyskania kontroli nad pewnymi rzeczami. Bardzo możliwe, że jest tutaj jakaś obsesja. Może to mówić o zmianach związanych z finansami. Dla niektórych może mówić to o chorobie. Tak jak może ktoś dostał raka, może ktoś miał raka, może ktoś zmarł z rodziny na raka. Tak jakby tutaj było zrozumienie, pewne granice świadomości, zrozumienie pewnych rzeczy. Topaz. Jakaś ważna wiadomość, która może się pojawić lub mogła się pojawić w listopadzie. Bardzo możliwe, że to wywołało w kimś ogrom złości. Ktoś zrozumiał, że musi poświęcić pewne rzeczy. Bardzo możliwe, że jest tutaj jakaś sytuacja związana z sądem. Gdzieś ktoś idealizował pewne rzeczy. Ktoś poświęcił pewne rzeczy, tak? Ktoś poświęcił pewne rzeczy. Bardzo możliwe, że ktoś miał pewne tajemnice. Jest tutaj coś, co jest silnie związane z Waszymi snami, kochani. Cały czas energia snów mi powraca. Podczas snów może nawet dostaniecie jakieś podpowiedzi odnośnie sprawy sądowej, jakieś wiadomości
Jest tutaj coś, co jest związane z sądem. 14 grudnia, 14 listopada lub 14 maja. Może ktoś jest urodzony 23 maja, listopada lub grudnia. Energia Wenus, miłość, seks. Jest tutaj coś, co jest związane z beauty, z urodą, estetyką. Możliwe, że na przestrzeni domu lub rodziny wydarzyły się tutaj jakieś bardzo nieprzyjemne sytuacje. Możliwe, że ktoś Was gdzieś obgadywał, wyśmiewał. Obrabiał Wam tyłek za Waszymi plecami o tym, co robicie, jak wyglądacie, co robicie ze sobą, ze swoją urodą, ze swoim ciałem. Jakaś fałszywa osoba, która chce do Was w tej chwili wrócić z fałszywymi przeprosinami, bo ma jakieś ukryte zamiary wobec Ciebie. Bardzo możliwe, że ta osoba jest w tej chwili w złym stanie zdrowia. Kiedy karma zawita, wtedy cichną śmiechy. No i mamy księżyc, kochani. Jest to silnie związane z emocjami, jakby Wasza intuicja Wam podpowiada pewne rzeczy. Wiecie, co jest ukryte, tak jakby wyczujecie pewne rzeczy. Jest tutaj coś, co jest związane z sądem. Po raz kolejny wraca mi energia związana z sądem, tak jakby wy wiecie pewne rzeczy. Wy przeczuwacie może pewne rzeczy, możecie tutaj dostać jakieś wiadomości. Dla niektórych z Was jest tutaj strach odnośnie tego, nie wiem, co będzie z tym sądem. Tak jakby boicie się kogoś, boicie się może osądu innych ludzi. Jejku, nie wiem o czym tu... Kiedy karma zawita, wtedy cichną śmiechy. Dla kogoś tutaj jest, kochani, ważna lekcja, uzdrowienie pewnych rzeczy. Mam wrażenie, tak, energia strzelca. Prawdopodobnie macie tutaj jakąś sytuację ze strzelcem. Ktoś może pójść siedzieć, ja nie wiem, kochani, ja widzę tutaj więzienie. Ktoś może trafić za kratki. Ktoś prawdopodobnie bardzo idealizował pewne rzeczy lub kogoś. Fałszywe przeprosiny, ukryte zamiary, słońce, czyli Wy wiecie już pewne rzeczy. Dla niektórych z Was to może być waga, kto jest pod znaku zodiaku wagi, ktoś, kto być może gdzieś podróżuje, jakaś fałszywa osoba. Spójrzcie, fałszywe przeprosiny, podróż i fałszywa osoba. Ktoś gdzieś podróżuje. Bardzo możliwe, że ktoś ma gdzieś relacje na odległość. Lub ktoś gdzieś musi podróżować, aby dostać się, nie wiem, do sądu albo gdzieś. Fałszywa osoba, która chce może wrócić, coś zrobić. Ktoś może być numerologiczną ósemką. Ktoś może być urodzony 8 dnia miesiąca, 14 dnia miesiąca, 30, 10 lub 28 dnia miesiąca. Tak jakby tutaj jest pewna świadomość. Tak jak, ktoś wie, ja nie wiem, czy Wy wiecie już. Dobrze, zobaczmy, byk. O czym nam mówi energia byka? Byk i ryby. Dla niektórych może to mówić o jakichś niespodziewanych przypływach finansowych. Mamy tutaj energię ryb. Może to mówić o pewnych marzeniach, o spełnieniu, o dostatku. Ktoś, kto ukradł Wam coś, musi coś oddać. Tak to widzę. Ktoś coś ukradł. Ktoś coś zagarnął dla siebie. Mam tutaj energię byka i ryby. I tutaj mi też wypadła rybka. Niespodziewany przypływ gotówki. Ktoś, komu się coś należy. Coś jest czyjeś. To się należy komuś. Ktoś, kto prawdopodobnie musiał klepać biedę, dlatego że nie miał tego, albo dlatego że komuś coś ukradziono. Ktoś był w braku. Przez długi czas ktoś był w braku, w ciężkiej energii. I ta energia, tak, czyli ten ból, ten strach, ta strata, w tej chwili wraca do osoby, która, nie wiem, coś ukradła, do złodzieja. Złodziej otrzymuje swoją karmę. Byk i ryby. Siła miłości. Piąty dom. Piątka. Dwa razy piątkę mamy. Pięć, pięć, co mówi nam o zmianach. Nagłe zmiany, o nieoczekiwane zmiany, może to mówić o, nie wiem, jakimś romansie, może to mówić o jakimś dramacie, który się wydarzył. Możliwe, że ktoś poleciał na jakąś zabawę, tak, rozrywkę. Piąty dom to też jest, kochani, to jest Wasz dom, tak, czyli energia lwa. Może to mówić też o kreatywności, rozrywce, o
tak jakby ktoś może tutaj zbyt wiele rzeczy zrobił, ktoś gdzieś być może roztrwonił pieniądze na pewne rzeczy. Ktoś może roztrwonił finanse poprzez swoje emocje, w jakiś sposób gdzieś ktoś uciekał od pewnej odpowiedzialności i trwonił w ten sposób pieniądze. Ktoś, kto miał dużo, ale ktoś, kto otrzymał dużo finansów naraz tak jakby, czyli tak jakby otrzymał ktoś może spadek, wygraną albo coś w tym stylu, bo widzę, że to jest tak jakby, nie wiem, nie zapracowane konkretnie przez tą osobę, ale tak jakby tej osobie, tak jakby coś się poszczęściło albo jakby w jakiś sposób ta osoba coś otrzymała. Jakby nagła zmiana pojawiła się w życiu tej osoby. Możliwe, że ktoś stracił kogoś bliskiego i otrzymał jakiś spadek po tej osobie i dzięki temu przyszła jakaś nagła zmiana do życia tej osoby. Możliwe, że ktoś nawet gdzieś wyjechał, że ktoś gdzieś podróżował. Ktoś może mieć 63 lata, 36 lat, ktoś może być urodzony w 63 roku. Ktoś może być urodzony 3 czerwca lub 6 marca. Sytuacja w domu rodzinnym, rodzina i dom rodzinny. Energia matki, bazy. Mamy family room i czwarty dom, tak? Czyli tak jakby pokój gościnny, tak? Tutaj i energia rodziny, kochani. Rodzina, dom, rodzice, figura matki, emocje, pierwiastek żeński, zakończenie pewnych rzeczy. Może to mówić o śmierci. O czyjejś śmierci, o jakichś nowinach, o jakichś wiadomościach odnośnie czegoś, albo o wiadomościach odnośnie czyjejś śmierci i być może jakimś spadku. Jakiś dom, jakby miał trafić w czyjeś ręce, tak? I tutaj mamy sąd, kochani, sytuację związaną z sądem, być może podział majątku, bardzo możliwe, że gdzieś ktoś tutaj nawiąże z kimś kontakt odnośnie tego. Ktoś się martwi o pewne rzeczy, ktoś się boi prawdopodobnie, że, nie wiem, coś straci. To jest czyjaś karma, energia Saturna, także tak jak mówię, cały czas mi się to też pokazuje, tak jakby to była czyjaś karma. Ktoś musi wziąć odpowiedzialność za pewne rzeczy. Jest to ktoś o wizerunku publicznym i ta osoba musi, nie wiem, czy coś oddać, czy coś zwrócić. Widzicie, kochani, mamy fortunę i prezent. Ktoś musi coś oddać, ta osoba nie może tego dla siebie zatrzymać. Nie wiem, kochani, co to jest, ale ta osoba może próbować, nie wiem, w jakiś sposób kogoś czy przekupić, czy coś zrobić. Finanse. Zdecydowanie. Ktoś, kto nie ma wyjścia z sytuacji, kto nie ma innych opcji na to. Ktoś, kto... Narcystyczna osoba w rodzinie. Karmiczna jakaś osoba. Wszechświat czuwa. Jesteś pod ochroną. Droga czysta. Bliźnięta. 12 dom, kochani. Czyli tak jakby poszukiwanie tego wewnętrznego połączenia, życie duchowe, finał, zakończenie czegoś, tak? Wszechświat nad tobą czuwaj, macie 12 dom, moi drodzy. Energia ryb, może macie kogoś w pobliżu, kto w jakiś sposób cię wspiera, tak? Wszędzie mi tutaj koło tego wychodzą rybki. 12 dom to również jest energia ryb, tak? Może to mówić o współpracy z innymi ludźmi, może to mówić o filantropii, tak? Praca dla innych, praca zespołowa, rozwój duchowy, życie pośmiertne. Wasza podświadomość, bardzo możliwe, że macie... Nagle mi zaczęła tutaj drżeć powieka. Dziwne, bo mi się to bardzo, bardzo dawno nie zdarzało. Normalnie to może często mówić o braku magnezu w organizmie. Patrzcie, tylko o tym powiedziałam i od razu przestało. Także jest to czyjeś... To nie jest moje. Napijcie się wody, odwodnienie też często może mówić, kiedy za mało wody się pije, to również mogą być takie różne dziwne objawy. Bardzo możliwe, że jest tutaj pewne przebudzenie. Ważna zmiana, może to pomówić o jakimś punkcie zwrotnym w Waszym życiu, o tym, że macie jakieś niekonwencjonalne nastawienie do pewnych rzeczy i to Was wyróżnia. Skorpion. Tak jakby, tak, zdecydowanie, wy robicie coś dla innych, nie tylko dla siebie, ale robicie coś dla innych, jesteście otwarci na to, tak jakby macie w sobie po prostu tą energię, nie jesteście samolubni, to Was wyróżnia, to otwiera przed Wami nowe ścieżki. Cały czas pokazuje mi się ósemka, wszędzie widzę ósemkę, także albo jest to energia karmy, albo ktoś z Was jest urodzony 8 lub jest ósemką numerologiczną. Ósemka będzie dla Was bardzo ważnym numerem. Ponownie widzę energię byka. Jaka sytuacja, być może w sądzie, odnośnie pewnych finansów, ktoś może trafić za kratki, kochani.
za jakieś kłamstwa, oszustwa ktoś może zostać przyłapany na gorącym uczynku. Ktoś będzie doświadczał karmy, kochani. Ktoś myślał, że tak, jest tutaj jakaś kobieta, która narobiła, nie wiem, tutaj zamętu. Ktoś, kto prawdopodobnie w tej chwili jest w złym stanie zdrowia. Ktoś, kto zapracował sobie na to, czego w tej chwili doświadcza. Na końcu mamy energię lwa, czyli wy. Tak, i pierwszy dom. Może to mówić, kochani, o waszej osobowości, tak? Przede wszystkim wasza osobowość, na to, na czym się w tej chwili koncentrujecie. Dobra fortuna, tak jakby pewne rzeczy wam sprzyjały dzięki temu, że oddalacie się od jakichś toksycznych osób, sytuacji w swoim życiu. To jest ta fałszywa osoba, także musicie uważać na nią, kochani. Mam raka, byka i ryby. Dobrze, a więc zobaczmy sobie w takim razie dalej. Zastanówcie się już, kochani, nad swoim pytaniem, co chcieli jeszcze byście wiedzieć. Zobaczmy sobie dla was jeszcze jakieś takie konkretne info, co było. Trzy karty sobie zobaczmy. Tak, czyli tutaj tak jak widzę, jakby pewne rzeczy no, nie powiodły się tak jak należy. Tak? Mamy los w odwróconej pozycji, czyli tak jakby coś nie do końca zadziałało tak jak należy. Pojawiła się pewna przemoc, tak? Jakieś, nie wiem, spotkania, przemoc, złość. Coś się nie powiodło, nie tak jak to było zaplanowane. Pokusa. Uch, agresja i o, mężczyzna jakiś, ktoś, kto prawdopodobnie, nie wiem, skusił was na pewne rzeczy. Bardzo możliwe, że w tej chwili musicie sobie radzić z pewnymi rzeczami, które, na które was ktoś namówił, albo... dokąd to idzie, zobaczmy. Sukces. Co jeszcze? On. 3-3-3 zobaczyłam. Zagrożenie. Zamęt. Dobra. Trójki są tu mega symboliczne. Mam 30, 33 i 13, kochani. Zobaczyłam Polska, napis Polska. W mojej wizji, w moim trzecim oku zobaczyłam napis Polska, nie wiem dlaczego. Kto, tak jak mówię, ta choroba mi się pokazuje. Jakby ktoś narobił zamętu w miłości, ktoś sam dla siebie stworzył pewne zagrożenie, kochani. Bardzo możliwe, że ta osoba będzie musiała się teraz zmierzyć z pewnymi rzeczami. Bardzo możliwe, że ta osoba będzie musiała się zmierzyć w tej chwili z jakimś fatum. Dla tej osoby widzę, jakby wszystko stało do góry nogami na ten moment. Tak jakby wszelkie relacje, którymi ta osoba się otaczała, widzę, że one zaczynają podupadać. Ta osoba w jakiś sposób, nie wiem, również podupada fizycznie. Jest jakaś choroba. Nie wiem, kochani, co to jest, ale mi się pokazuje jakaś ciężka choroba. Może tutaj być rak. Ktoś może mieć raka. I ktoś wymaga pomocy, ktoś potrzebuje prawdopodobnie opieki. Bardzo możliwe, że ktoś musi gdzieś emigrować. I tutaj mamy jeszcze fortuna i stabilizacja, co nam wypadło. Także koniec końców widzę, że tutaj tak jakby pewne rzeczy miały się powieść, ustabilizować. Coś tutaj jest jeszcze, kochani, do przerobienia ważnego. Bo widzę, że jest jakiś... gdzieś, gdzie musicie ustalić zdrowe granice. Ktoś prawdopodobnie powróci do was. Ktoś, kto jest fałszywy, ktoś, kto wyrządził wam już w przeszłości krzywdę. Wiecie, na co możecie liczyć od tej osoby. Ta osoba ma ukryte zamiary, chce powrócić do waszego życia, dlatego że w tej chwili płacze. Kiedy karma zawita, wtedy cichną śmiechy. Ta osoba nie wie, jak sobie ma poradzić i dla tej osoby jedynym wyjściem jest zwrócić się do was po coś, o jakąś pomoc, o wsparcie. Zobaczmy, 4, 6, 3... Pokaż się. Twoja obecność ma ogromne znaczenie. Aniołowie proszą Cię o okazanie innym wsparcia i zapewnienia stabilności poprzez samo pojawienie się. Bądź tak dobrym przyjacielem, jakim chcesz być. I nie martw się, że nie będziesz wiedział, co powiedzieć lub zrobić.
Pomyśl o tym, jak możesz dziś wspierać innych, będąc po prostu z nimi. Widzę, jak tutaj mi taki mały pajączek idzie po tej książce. To nie jest mądre, bo ja zamknę tą książkę, a ty zostaniesz spaszczony, pajączku. Także ktoś się pcha tutaj, gdzie nie trzeba. Wybaczenie. Dla niektórych z was trzeba tutaj odpuścić pewne rzeczy i iść dalej. Urazy, które nosisz w sercu, ranią tylko ciebie. Medytuj leżąc i wyobraź sobie twarz kogoś, kto cię skrzywdził. Powiedz mu lub jej, co musisz powiedzieć, a potem wybacz. Wiedz, że jego wyższe ja pójdzie dalej, podobnie jak i twoje. I wtedy będziesz wolny. Dobrze, a więc zobaczmy sobie jeszcze, kochani, co tutaj dla was od duszą podszyty. Jakie najważniejsze hasło dla was na dziś, to sobie już zabierzemy stąd. Ktoś może mieć 96 lat, spoko, okej. Okay. Ktoś może mieć 69 lat, ktoś może mieć 79 lat lub 97 lat, kochani. Ktoś może być urodzony w 96 roku, 97 roku, 79 lub 69 roku. Ktoś może być urodzony 9 czerwca lub lipca lub ktoś może być urodzony 6 lub 7 września. A więc czasami pewne drzwi trzeba zamknąć i nigdy więcej nie próbować ich otworzyć. Niech twoje wewnętrzne dziecko nigdy nie dorasta. Nigdy nie dorasta, abyś nie utracił swojego człowieczeństwa. Rób to, co czyni cię szczęśliwym. I nigdy nie bierz pod uwagę tego, co pomyślą sobie inni. To naprawdę nie ma znaczenia. Czasami życie może stać się trudniejsze, niż się tego spodziewasz. Będziesz zmuszony przywdziać zbroję, aby przetrwać trudne chwile. Dodatkowe kilogramy ochrony utrudniają ci poruszanie w labiryncie zwanym życiem. Czasami jest to konieczność, żeby chronić siebie i swoje serce. W pocie czoła pracować nad sobą, unikając pewnych okoliczności. Czasami dalsza droga jest zbyt kręta i trzeba spróbować znaleźć inną ścieżkę. Będziesz musiał sobie udowodnić, kim jesteś i do czego jesteś zdolny. Nic się nie skończyło. Dasz radę, jeżeli będziesz wystarczająco silny. To tylko jedna z szans, aby poznać siebie, uczyć się i iść dalej. Bosko, kochani. Dobrze, a więc przejdźmy do Waszego pytania. Mam nadzieję, że Wasze pytanko jest już gotowe. Jeśli nie, kochani, to włączcie pauzę. Gdy pytanie się pojawi, to włączcie ponownie play, aby usłyszeć odpowiedź. Dobrze, zobaczmy, kochani, co w takim razie tutaj dla Was odpowiedzi na pytanie dla naszych lewiątek. Raczej nie. I nie. Tak, także prawdopodobnie nie. Musisz słuchać tutaj swojej intuicji na ten moment. Możliwe, że trzeba wybrać nowy kierunek, nowe możliwości, spojrzeć w drugą stronę, kochani. Dla niektórych z Was może mówić to o tym, że to nie jest właściwy czas. I że to jest właśnie, nie wiem, być może ten znak, którego poszukiwaliście, na który oczekiwaliście. Co dalej? A więc sukces. Przemyśl to. Sytuacja się polepszy. Czyjeś inicjały mogą być N, S, U, N, L, T, I, N, C, D, N, T i R, T. A, mam też M, P, T, T i S, W. Mało prawdopodobne, także ponownie mamy mało prawdopodobne. Dwa razy, kochani, nam to wyszło. Przemyśl to, tak? Przemyśl to, zastanów się nad pewnymi rzeczami. W przeciągu kilku miesięcy mamy na odwrocie. Także czeka cię sukces, ale prawdopodobnie w innym miejscu, w innym kierunku, w innej dziedzinie. Nie wiem, zobaczmy. O czym nam to chce powiedzieć jeszcze? Jest to łatwiejsze do zrobienia, niż ci się wydaje i jest to silnie związane z dostatkiem, z finansami. Nie ma potrzeby się śpieszyć lub robić cokolwiek na siłę. Na wszystko jest odpowiedni czas, dlatego mamy jeszcze nie czas. Sztuki piękne, wyrażaj siebie poprzez twórcze zajęcia. Bezinteresowna miłość. Miłuj siebie, miłuj innych i staraj się dostrzegać dobro w każdej sytuacji, bez względu na jej pozorny wygląd.
niektórych z Was jest tutaj silne nawołanie, aby uruchomić zdolność przyjmowania, dawanie i przyjmowanie. Równowaga pomiędzy dawaniem i przyjmowaniem jest bardzo ważna tutaj. Nie, dlaczego nie? Przemyśl to. Nowy dom. Przeprowadzka to krok we właściwym kierunku. Na odwrocie mamy ciążę. Narodziny dziecka przyniosą wielkie błogosławieństwo dla Ciebie i świata. Co jeszcze? Twoje życzenie zostanie spełnione. To, o co prosisz, spełni się. Żegnaj stare, witaj nowe. Zakończył się pewien etap Twojego życia, lecz rozpoczyna się nowy, jeszcze lepszy. Jakieś nowe przedsięwzięcie, kochani, nowy start, być może nowy dom, nowa praca, nowe rzeczy. Uwierz w siebie i zacznij realizować pomysł na nowy biznes lub wykorzystaj nadarzającą się okazję kariery. Musisz być asertywny. Pamiętaj o tym, żeby bronić swoich przekonań i mówić tak jedynie wtedy, kiedy naprawdę tego chcesz. Jedynie wtedy, kiedy jest to z Tobą zgodne. Nowy kierunek. Słuchaj intuicji. Opanuj tą sytuację. Bardzo możliwe, że trzeba wrócić na łono natury, trzeba się uziemić ponownie, powrócić do swojej mocy, podjąć tutaj działanie w jakiejś sytuacji. Wybierz pokój i wyjdź z ukrycia. Musisz wyjść do świata, musisz się pokazać. To jest bardzo ważne i bardzo istotne. Musisz wykorzystać swoją magię, swoje umiejętności, to co potrafisz. W ciągu kilku miesięcy, co my tu jeszcze mamy, bo mamy nieodpowiedni czas, w ciągu kilku miesięcy, a więc mamy oczyszczaj się, tak, oczyszczaj i odtruwaj. Z wielką miłością i szacunkiem anioły proszą Cię, oczyść swoje cenne i wrażliwe ciało. Na Twoją prośbę pomogą Ci wstąpić na drogę afirmacji życia, podpowiedzą Ci, jak poradzić sobie ze stresem i złagodzić wszelki żal po porzuceniu dawnych ścieżek. Przekaż aniołom swoje troski, zmartwienia i obawy, a poczujesz cudowną łaskę przenikającą Twoje czyste ciało. Spróbujcie pewne rzeczy po prostu, kochani, tak jakby przetransformować. Projekt twórczy po raz kolejny mi się pokazuje. Na początku też mieliśmy sztuki piękne, projekt twórczy. Także w jaki sposób trzeba się wyrażać? Dla niektórych z Was może pomóc, tak jak mówię, to się uzdrowić poprzez przetransformowanie pewnego bólu, pewnych rzeczy. Jesteście w stanie naprawdę pomóc sobie sami. Może warto wybrać się gdzieś nad ocean, nad morze, nie wiem, wykąpać się w morzu, w oceanie, oczyścić swoją energię. Na odwrocie mam dziecko, tak? Mieliśmy ciążę, mamy dziecko, mieliśmy narodziny, urodziny. Bardzo kochasz dzieci, a one odwzajemniają Twoją miłość. Wszystkie dzieci, nie wyłączając Twojego wewnętrznego dziecka, potrzebują miłości, uczuć i uwagi. Anioły mogą Ci pomóc oczyścić i otworzyć Twoje serce, a także zachęcić Cię do poświęcenia więcej czasu i energii dzieciom, które Cię potrzebują. Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze tutaj dla Was. Podejmij działanie i Archanioł Uriel, a więc Twoje uczucia zostały uzdrowione, co pozwala Ci otworzyć się na większą miłość. Archanioł Uriel pomaga Ci pozbyć się gniewu i niemożności przebaczenia z Twojego serca i umysłu. Co jeszcze? Masz wyjątkowy dar komunikowania się ze zwierzętami. Nad Twoimi zwierzętami na ziemi i w niebie czuwają anioły. Zachowaj ostrożność, przyjrzyj się dokładniej tej sytuacji, zanim podejmiesz dalsze kroki. I zobaczyłam 5, 5, 5, 5. Zobaczyłam 4 piątki, kochani. Piątki to zmiany, ale ja Wam dokładnie przeczytam, co tutaj piąteczki chcą powiedzieć. Nie możemy tego odpuścić, a więc istotna zmiana. Zmień swoje nastawienie. Zmiana może być postrzegana jako coś negatywnego, ale przy odpowiednim nastawieniu i dostosowaniu do Twoich celów jest to w rzeczywistości sposób aniołów na adaptację Twojego życia do Twoich pragnień. Życie będzie wyglądało inaczej, gdy dostaniesz to, czego chcesz. Bosko, dobrze. I zobaczmy sobie w takim razie, co my tu mieliśmy. Aha, to, dobrze. Także jeszcze zobaczmy sobie od Archanioła Michała, kochani, co tutaj jest dla Was. Od teraz zdecyduj się być szczęśliwym, tak? Czyli odrzucić wszelkie zmartwienia, strachy na bok. Idź naprzód i nie lękaj się, bosko. Także to jest piękne potwierdzenie energii. Tak, jest to dla Was silne nawołanie, aby zrozumieć, że nie macie czego się bać i nie powinniście się przed niczym hamować.
jest to czas, żeby ruszyć z miejsca. Pamiętaj o tym, że to Bóg ma władzę. Pewne rzeczy nie są od Ciebie zależne, ale kiedy zaufasz, kiedy uwierzysz, tak, bo ta wiara Was ratuje. Jako przyszłość, jako wyjście z sytuacji, które uwolni Was od tego, jest, kochani, wiara. Także wiara w Boga, wiara w siły wyższe, że jest nad Wami po prostu pewna opieka i zaufajcie, że jesteście prowadzeni dokładnie tam, gdzie należy, gdzie macie trafić, to, co jest dla Was dobre. Idź naprzód i nie lękaj się. A więc ta karta jest znakiem tego, iż jesteś na dobrej drodze do realizacji swoich planów. Tak długo, jak Twoje pragnienia będą wypływały z serca, Twoje kolejne kroki będą postępowały automatycznie w odpowiednim kierunku. Na chwilę obecną istotne jest dla Ciebie podejmowanie działań, nieważne jak małych lub pozornie błahych, do osiągnięcia upragnionego rezultatu potrzebujesz działania. Więc poproś Archanioła Michała o przewodnictwo, wypowiadając te słowa. I tutaj Wam może sobie zróbcie zrzut ekranu, pokażę Wam to z bliska, może warto sobie to później powtarzać. A więc proszę, ujawnij przede mną następny krok, tak? I możecie to sobie, to zapisać sobie, tutaj zaraz Wam jeszcze podam do tego modlitwę. A przyjdzie wtedy do Ciebie z wsparciem, tak? Kiedy pozwalasz na to, aby Bóg Ciebie poprowadził, tak? Pamiętaj, że to Bóg ma władzę, także polegaj na Bogu i aniołach. Pamiętaj o tym, że to nie jest w pełni zależne od Ciebie, że to Bóg Cię prowadzi dokładnie tam, gdzie jest Twoje miejsce. Także nie staraj się wszystkiego wymuszać, nie staraj się kontrolować, wmawiać sobie, że coś idzie nie tak, bo w ten sposób również tak jakby zaburzasz boski plan. Nie godzisz się na boski plan. Kiedy odpuścisz pewne rzeczy i zaufasz i powiesz, dobrze, ufam Ci, prowadź mnie, wtedy zrzucasz z siebie taki ogrom ciężaru, który naprawdę Ci nie służy. Wiedz o tym, że Bóg będzie Cię ochraniał. Będzie Cię wspierał w ciągu Twoich ważnych zmian życiowych. Wiedz o tym, że otrzymasz wsparcie podczas poczynania życiowych zmian. Także uwolnij się od niezdrowej sytuacji. Jest to dobry czas na rozpoczęcie biznesu lub innego przedsięwzięcia. Wejdź w tą relację z otwartym sercem i umysłem. Jest to dla Ciebie właściwy wybór. Oraz zobaczmy, od teraz decyduj się być szczęśliwy. To też gdzieś tu, momencik, troszeczkę dalej. Ktoś może mieć 46 lat lub 64 lata, ktoś może być urodzony w 46 lub 64 roku. Anioły usłyszały Cię i odpowiadają na Twoje modlitwy. Zamiast obdarzać Cię szczęściem zależnym od wydarzeń w przyszłości, możesz stać się szczęśliwy od zaraz. Jednym z sposobów osiągnięcia owego stanu jest skupienie się na wszystkim i wszystkich, którym jesteś wdzięczny. Co jest dobrem w Twoim życiu? Jakie są błogosławieństwa i mocne strony? Otrzymujesz upoważnienie wówczas, gdy pozwalasz sobie na zabawę i przyjemność. Także ta radość też krzyczy do Was, kochani. W czytaniu dla kolektywu też to miałam. Miej kontrolę nad swoim życiem i powstrzymuj zewnętrzne wpływy od decydowania o Twoim samopoczuciu, tak? Czyli cokolwiek na zewnątrz się dzieje, nie pozwól sobie, aby to miało na Ciebie jakikolwiek wpływ. Także nie dramatyzuj, spodziewaj się cudu, napisz list dziękczynny i utrzymuj pozytywne myślenie o obecnej sytuacji. Otwórz swoje serce na miłość. Oraz Bóg ma władzę, to też Wam przeczytam, kochani. Ktoś może być urodzony 22 dnia miesiąca. Ta karta przynosi wiadomość zapewniającą o tym, że Bóg sprawuje władzę, zajmuje się wszystkimi szczegółami. Ofiaruj Bogu dręczące Cię zmartwienia i przestań zmagać się z rwącym nurtem. Istnieje naturalny kurs, którym podąża dana sytuacja. Bardzo ważna jest wiara w to, że wszystko idzie w dobrym kierunku, ponieważ tak właśnie jest. Także proś o pomoc i pozwól sobie na jej otrzymywanie. Twoje modlitwy zostały wysłuchane i cudowne rozwiązania idą do Ciebie. Cudowne rozwiązanie jest w pracy. Ciesz się życiem, gdyż Bóg sprawuje pieczę nad pozornymi problemami. I tutaj, kochani, macie jeszcze modlitwy do tego. A więc dziękuję Ci za to, że dotrzymujesz mi kroku. Trzymasz mnie za rękę. Dajesz pewność siebie i odwagę. A także prowadzisz moje myśli i działania w kierunku miłości i osiągnięcia prawdziwego celu życia. Także możecie sobie tutaj też zrobić zrzut ekranu. Następnie mamy, dziękuję Ci, Archaniele Michale, za pomoc w otwarciu serca na szczęście, radość i rozkosz. Chcę teraz zobaczyć całe dobro w moim życiu. I dobry Boże, proszę pomóż mi uwolnić się od tej sytuacji.
Podaruj mi wiarę i zaufanie do Twojej świętej mądrości i wiecznej miłości, aby rozwiązać i wyleczyć wszystko i wszystkich, których to dotyczy. Dobrze, zobaczmy jeszcze co. Od gwiezdnych ziaren. O, mamy. A więc skocz. Energia Andromedy, przygoda, powiedz zmianie. Tak, już czas na zmianę, kochani. Oddanie, moc, uczyń swoje życie poruszającą modlitwą. To już się dzieje. Wytrwaj w podtrzymaniu swojej wizji. Nie poddawaj się. Nie teraz. Działaj, idź do przodu. Robisz to, co należy. Jesteś tam, gdzie należy. I pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. Nigdy nie jesteś sama. Zawsze masz wsparcie od swoich przewodników duchowych. Co jeszcze tutaj dla Was? Kreuj, tak? Zdecydowanie. Musisz użyć swojej wewnętrznej, pięknej tej mocy alchemii do kreowania, do wyrażania się poprzez, nie wiem, kochani, muzykę może, poprzez jakieś działania na rzecz innych, dla innych. Jest do Was nawołanie, aby bardziej doceniać siebie i swoją moc, swoją alchemię, swoje umiejętności, swoje dary. Uhonorować swoją przeszłość, bo bez niej nie bylibyście sobą, nie bylibyście tu, gdzie jesteście. Nie mielibyście w sobie tej siły i możliwości do pokonywania pewnych rzeczy. Pamiętajcie o tym, że wszystko prędzej czy później znajduje się na swoim miejscu. Na odwrocie mamy karmę, uhonoruj swoją przeszłość, doceniaj siebie za to, co zrobiłeś, za to, co zmieniłeś, za to, co zrobiłaś, czy za to, co zmieniłaś. Ponownie mamy numer 28, 31 i 23. Także te numery mogą w jakiś sposób z Wami rezonować. Jest tutaj, kochani, karma za coś, co zrobiliście w przeszłości. Karma dotyka wszystkich, tak? To jest to ósmy rok. Tak, stąd ta silna energia ósemki, kochani, ostatnio u mnie we wszystkich czytaniach. Jest to energia ósemki, tak jest. Mamy rok karmy, dlatego do wszystkich powraca karma. Dla niektórych z Was jest tutaj silna praca ze snami. Macie dary poprzez sny. Niektórzy z Was naprawdę kochają spać i potrzebujecie snu. Także niektórzy z Was może gdzieś tutaj dochodzą do siebie po porodzie, może opiekujecie się dzieckiem, a może sami po prostu potrzebujecie zaopiekować się sobą, jak takim nowonarodzonym dzieckiem. Wysypiać się, odpoczywać, regenerować, kochani, bo w tej chwili tego potrzebujecie. Musicie w tej chwili zrzucić wszelkie iluzje, odsunąć się od ludzi, którzy nie życzą Wam dobrze, dostrzec swoją prawdę, odsunąć się od wszelkich plotkarzy, jakichś, nie wiem, narcyzów, osób, które po prostu angażują się w nie swoje życie i w nie swoje sprawy. Ludzie, których życie jest takie nudne, że znajdą wszystko, aby móc na Twój temat coś powiedzieć. Musisz się przygotować na pewną rozmowę. Na jakąś ważną rozmowę. Dlatego właśnie jest ważne, żeby gdzieś tutaj z powrotem odnaleźć tą wewnętrzną moc i stabilność, kochani. Najważniejsza jeszcze wskazóweczka, co dla naszych lwiątek. Co jeśli to nie jest prawdą? To, co sobie wmawiasz, te rzeczy, które sobie mówisz, te konkretne przyczyny, dla których twierdzisz, że gdzieś nie przynależysz, że nie możesz czegoś zrobić, albo że nie możesz czegoś osiągnąć, albo że nie jesteś wystarczający czy wystarczająca, aby coś mieć, lub że po prostu coś nie jest dla Ciebie. Co, jeśli to nie jest prawdą? Co, jeśli to jest zwykła wymówka? Już czas, żeby pokłonić się nad swoją duszą. Zamknij oczy, połóż swoje dłonie na sercu i zadaj sobie kilka mądrych pytań. Co, jeśli to nie jest prawdą? Co jest możliwe dla Ciebie? Jakie kłamstwo trzeba odpuścić, aby osiągnąć to, czego pragniesz, czego pragnie Twoja dusza, na co się zapisałeś, aby to osiągnąć? Co Ciebie jeszcze blokuje? Co najbardziej boisz się stracić? Co boisz się utracić? Kiedy wzrastamy, kiedy się rozwijamy, zmieniamy się, transformuje się nasze życie, my się transformujemy, tak? I to nakłania nas do porzucenia pewnych rzeczy, do odpuszczenia pewnych rzeczy, aby zrobić miejsce na coś nowego. Na to, co będzie, na to, co do Ciebie idzie.
Także dla niektórych z Was jest tutaj ogromny strach. Koncentrujecie się na tym, co tracicie. Boicie się, że tracicie może jakąś miłość, bezpieczeństwo albo jakąś przynależność. Co, jeżeli to wszystko jest jednym wielkim, tłustym kłamstwem? Co, jeśli tak naprawdę jest to niemożliwe, żeby stracić choć jedną z tych rzeczy? Bo to wszystko masz już w sobie. Postaraj się nazwać Twój strach. Spojrzeć mu prosto w oczy. Jaki jest Twój najgorszy możliwy scenariusz? Jakie jest na to rozwiązanie? Odzyskaj swoją siłę. Pamiętaj o tym, że to jest Twoja moc, aby zrobić pewne rzeczy. Twój strach Ciebie tylko limituje. Także pozwól sobie, aby ruszyć z miejsca. Pamiętaj o tym, że masz w sobie wystarczająco siły, aby osiągnąć i zrobić wszystko, o czym marzysz. Jesteś kochany, jesteś kochana. Jesteś bezpieczny, jesteś bezpieczna. I przynależysz wszędzie tam, gdzie pragniesz przynależeć. Także porzuć wszelkie limitacje i wszystko to, co sprawia, że czujesz, że coś nie jest dla Ciebie. Zastanów się, czego naprawdę pragniesz, czego Twoja dusza naprawdę pragnie. Odpuść sobie wszystkie muszę, nie mogę, wszelkie limitacje, wszystko to, co może Ciebie w jakiś sposób gdzieś hamować i blokować, tak? Jeśli byś wiedział, czy jeśli byś wiedziała, że nie ma opcji, aby to się nie powiodło, że nie ma opcji, aby coś poszło nie tak, zrobiłbyś to, czy zrobiłabyś to? Gdzie byś pojechał? Co byś zrobił? Na co byś się zdecydował? Do kogo byś się odezwał? Co byś zrobił? Jakie jest Twoje największe marzenie, ale boisz się tego? Zastanów się teraz, zadaj sobie takie ważne pytanie, bo to trzeba przerobić samym sobą, tak? Czego pragnie Twoje serce? I musisz zrobić, wykonać jakiś krok w tym kierunku, aby to osiągnąć. Tu jeszcze zobaczmy, bo to do mnie krzyczy. Czakra sakralna mi się pokazywała. Uwierz w magię. Trzy, trójki. Tak, miałam sprawdzić trójki i zapomniałam o niej, bo było trzy, 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 same trójki wszędzie miałam. Także zobaczmy, co te trójeczki chcą Wam powiedzieć. Równowaga. Pielęgnuj połączenie umysłu, ciała i ducha. Zacznij medytować, ćwiczyć fitness i stwórz w końcu tą tablicę marzeń, którą od zawsze odkładasz. Twoi aniołowie chcą, abyś spojrzał na obszary swojego życia, które nie są w pełni wykorzystane. Oraz 33. Miłość i pokój. Nigdy nie jesteś sam. Twoi aniołowie są z Tobą, słuchają Cię i przyjmują Twoje modlitwy, ale chcą również, żebyś się rozwijał. Co możesz zrobić, aby sobie dzisiaj pomóc? Zastanów się nad obecnym problemem i wymyśl jeden sposób, aby go nieco zmniejszyć. Każde działanie, nawet najmniejsze, nieważne jak małe, ma znaczenie. Także po raz kolejny to wraca malutkimi kroczkami. To wystarczy, kochani. Co jeszcze? Jest to coś, co jest związane z Waszą żeńską energią. Silnie związane z Waszą żeńską energią. 44, kochani. 33, 44 i 30. Trójki, czwórki. Zobaczmy sobie w takim razie jeszcze 44, co nam mówi. Miłość Wszechświata, boska interwencja. Poproś o opiekę. Anielska rzeczywistość jest obecna wokół Ciebie. Aniołowie chcą, abyś prosił ich o pomoc i wsparcie z większym zaangażowaniem i zaufaniem. Oddaj się dzisiaj medytacji i powtarzaj mantrę. Jestem gotowy na boską interwencję w moim życiu. Oraz 30. Trylogia. Umysł, ciało i duch razem stają się silniejsze. Twoje wysiłki, by wzmocnić więź między tymi częściami własnej istoty, wzmacniają połączenie z siłą wyższą i tworzą wspaniałą rzeczywistość. Pielęgnuj dziś wszystkie części siebie w rytuale połączenia. Medytuj i wyobraź sobie przepływające przez Ciebie wspaniałe białe światło, tworzące połączenia i ścieżki komunikacji między umysłem, ciałem i duchem. Także to pomaga Ci również zintegrować te wszystkie części, pomaga Ci stworzyć to połączenie. I na koniec coś odnośnie miłości do siebie, tak? Self-love, kochani, a więc słuchaj swojej intuicji. Słuchaj tego cichego, cudownego, kojącego głosu wewnątrz Ciebie, a nie swojego ego, które krzyczy i Cię straszy. I daj sobie miłość. Ważne, żeby znaleźć czas na zaopiekowanie się sobą. Przestań siebie krytykować. Swoją krytykę zamień w miłość. Zamień swoją krytykę na chwalenie siebie, na dostrzeganie siebie, na nie tylko siebie, ale i innych, kochani.
Jest to bardzo ważne, dlatego że tak krytyczni, jak jesteście wobec siebie, tak krytyczni również jesteście wobec innych. Co ma bardzo negatywny wpływ na wszelkie relacje, kochani. Czasami możecie pewnych rzeczy nie pokazywać, ale jest to odczuwalne energetycznie przez inne osoby. Więc dopóki sami nie pogodzicie się z pewnymi rzeczami, dopóki sami nie ukoicie pewnych rzeczy w sobie, będzie to odczuwalne dla wszystkich wokół Was. Postaraj się stworzyć jakąś listę wdzięczności. Zastanów się, za co naprawdę możesz mieć dzisiaj wdzięczność. I kiedy zaczniesz się koncentrować bardziej na tych rzeczach, za które możesz dziękować, pojawi się więcej takich rzeczy w Twoim życiu. Lepiej koncentrować się na tym, co jest pozytywne, niż na tym, co jest negatywne, bo pamiętajcie, że zmartwienie jest formą modlitwy. Także myśl i módl się tylko o to, czego pragniesz. To by było, kochani, na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za dziś. Mam nadzieję, że te wiadomości z Wami rezonowały. Jeżeli tak, bardzo Was proszę o komentarz, co było tutaj Wasze. Zostawcie również lajka, bo to ma ogromny wpływ na rozwój tego kanału i kochani, subskrybujcie, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Jeżeli to rezonuje z kimś, kogo znacie, również zachęcam Was do udostępnienia tego komukolwiek, kochani. Rozsyłajcie na prawo i na lewo, komukolwiek może się to przydać. Dziękuję Wam serdecznie za dziś, do usłyszenia, do zobaczenia. Przesyłam ogrom pozytywnej energii i wsparcia. Buziaki, pa!